Nowa ordynacja podatkowa co do zasady ma poprawić relacje pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi. Niemniej już zidentyfikowaliśmy poważny problem, wadę tego projektu. Planowane jest podniesienie opłaty za wydanie za wydanie interpretacji indywidualnej z obecnych 40 zł do 2000 zł w sprawach skomplikowanych. W sprawach prostych nadal ta opłata będzie wynosiła 40 zł. Niemniej obawiamy się tego, że co do zasady podatnicy pytają w sprawach skomplikowanych, sprawy proste nie wymagają interpretacji, dlatego też w naszej ocenie może być ta opłata 2000 zł zarządzana powszechnie, od wszystkich wniosków. Bezpośrednim skutkiem będzie to, że będzie trudniej otrzymać potwierdzenie prawidłowości rozliczenia. Nie każdego przedsiębiorcy będzie stać na to, żeby zapłacić 2000 zł, aby dowiedzieć się, czy moje rozliczenie jest poprawne. Czyli zwiększy to niepewność dla podatnika, czy prawidłowo stosuje bardzo skomplikowane przepisy podatkowe.